Dzień dobry, witajcie w kolejnym vlogu. Słuchajcie, ta pielęgnacja, którą wam pokazywałam w ostatnim, no rewelacja. Powiem wam, że te ampułki z Fałty dziewczyny po prostu zamawiajcie, są rewelacyjne, bo jest tak wypoczęta, tak napięta, ona tak pięknie rozświetlona. W ogóle ten olejek jest cudowny, słuchajcie, z Unika. Także rewelacja, słuchajcie, jest przed siódmą. My się wybieramy na poranny rozruch, ale to nie tylko. Słuchajcie, będzie poranny rozruch, bo jeszcze o 7 idziemy na siłownię, a 7.50, słuchajcie, lecimy na poranny rozruch, tutaj na bieganie. Słuchajcie, się stwierdziłam, że biorę za to bieganie. Wiecie, u mnie jest to niedziela, ale stwierdziłam, że słuchajcie, jeszcze sobie biegamy rano. Także dzisiaj zaczynamy dzień troszeczkę wcześniej. I słuchajcie, wypoczniemy. Słuchajcie, to jest w ogóle mikroklimat. Tu jest naprawdę w ogóle tak fantastyczna pogoda, że to się zupełnie inaczej odczuwa, słuchajcie, czasoprzestrzeń, mam wrażenie. Po prostu... Ja, słuchajcie, mimo że nie mogłam zasnąć, to później jak zasnęłam, to obudziłam się o 4.30 wyspana. I to jest w ogóle hit, jak szybko się zregenerowałam, a naprawdę wczoraj był bardzo, bardzo taki intensywny, mam wrażenie, że trening na brzuch, ale słuchajcie, jest w porządku. Wymasowałyśmy sobie nogi, słuchajcie, wczoraj, zrobiliśmy sobie takie naprawdę spa. Zagą się położyłyśmy z płatkami pod oczy takimi z karczocha, jeszcze wam nie pokazywałam, ale słuchajcie, karczoch wrócił. Także, tak, no rewelacja. Jest przepiękna, słuchajcie, pogoda. Więc dzisiaj zaczynamy od siłki i zaczynamy vloga. Słuchajcie, przebrałam po treningu i po śniadanku. Jeszcze w międzyczasie właśnie mój aparat zgubiłam. Także słuchajcie, nie to, że zrobiłam raban, bo grzecznie, kulturalnie popytałam, a się okazało, że dopomniałam, słuchajcie, jak siedzieliśmy sobie na kawce, a że czarne były krzesełka, to mojego aparatu nie było widać. Więc słuchajcie, lecę teraz na wykład, bo jestem oczywiście spóźniona i założyłam sobie taką przepiękną sukieneczkę. Słuchajcie, w ogóle bardzo fajne klapeczki są z... teraz już ich, słuchajcie, nie ma, przepraszam za anturaż, ale my tu się przebieramy w biegu i po prostu lecimy dalej. Wiecie, jak to jest w pokojach hotelowych. To są, słuchajcie, klapeczki z kolekcji Dizzy i Małgorzaty Rozenek. Ja je, słuchajcie, pamiętam, że tak polowałam na ten rozmiar, bo ja sobie rozmiar większy kupiłam. Naprawdę, także to są naprawdę bardzo wygodne butki. I założyłam taką sukieneczkę od razu z budowanymi spodniami. Jak do ćwiczeń będę miała z takim paseczkiem z Ocean Apart, więc... Więc tak, tak, słuchajcie, to wygląda. Lecę, dzisiaj żadnej biżu nie zakładam, jakoś tak sotę będę. Później się może umaluję, jak będzie 3 godzinki relaksacji, bo teraz mamy wykład, później 3 godzinki ćwiczeń i 3 godzinki mamy później, mamy lunch, później 3 godzinki odpoczynku, więc sobie też ponagrywam różne rzeczy. I działam, słuchajcie, także bardzo fajny kamp. Muszę wam powiedzieć, że w ogóle super energia, super towarzystwo, dziewczyny, które naprawdę no, kochają pielęgnację, to już w ogóle naprawdę no, moje serduszko po prostu rośnie, ale w ogóle takie naprawdę kreatywne osoby. W ogóle dla mnie to zawsze jest tak miłe, jak się otaczam takimi kobietami z powerem, z taką pasją, które naprawdę ogarniają generalnie wszystko, co się dzieje dookoła. No ja bardzo lubię takie zorganizowane osoby i też zawodowo i prywatnie, więc tutaj naprawdę łączę wiele rzeczy. Ale muszę wam powiedzieć, że klimat jest, słuchajcie, fajny, także będą kampy, pod koniec września będzie, słuchajcie, kolejny kamp, już taki bardziej mocny, no i w Bryzie, słuchajcie, w Kołobrzegu, z tego co pamiętam, będzie w grudniu, więc ja na ten na pewno jadę. We wrześniu powiem wam, że też mnie kusi, także na razie się przygotowujemy do czerwcowego eventu, słuchajcie, 22 będzie event, będzie też opcja wykupienia sobie noclegu, więc będzie super, będziecie mogły posłuchać o koreańskiej pielęgnacji, będziecie mogły poćwiczyć i też poznać, słuchajcie, pilates i jednocześnie poznać Martusię, no i wspaniałe towarzystwo, słuchajcie, naprawdę warto iść na takie kampy, warto też odłożyć sobie na takiego kampa i zrobić sobie dla siebie przyjemność. Tutaj jest przyjaciółka z przyjaciółką, które sobie zrobiły prezent urodzinowy.
No dla mnie, słuchajcie, sztos, także dziewczyny, bardzo Wam polecam. Ja uciekam na wykład, bo już, słuchajcie, mi czas. Cały czas pracujemy nad tym podwijaniem. Z tej pozycji ręce w sufit, broda do mostka i znowu do góry, podwijając, 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 podwijając krew po kręgu do góry, do tego ramka. I o co chodzi? Zobaczcie, tu są kręgi. Kręgosłupie, to nie chodzi o to, żeby robić zdjęcia w kręgosłupie, tylko żeby pracować najpierw, wydłużyć, czyli to wydłużenie to jest właśnie to, ten ram, to jest wydłużenie i dopiero szukam przestrzeni, rolując, rolując, rolując. I to jest zwiększanie przestrzeni międzykręgowej, bo kręgi nasze w kręgosłupie z czasem, z naszym życiem, no to one się miażdżą. Mamy siedzący tryb życia, albo na przykład robimy same treningi, kardio i skaczemy, skaczemy tutaj góry wodne, trampoliny, no to po prostu te kręgi cały czas po siebie, wiecie, zbliżają się, zbliżają, a tam są takie poduszeczki pomiędzy nimi, które one się, jak są odżywione i jak są zregenerowane, no to są puszczyste. Ale jak cały czas dobijamy dokładnie życiem, stylem życia, treningiem, no to one są malutkie. Wtedy ten kręgosłup tak się kurczy i rzedzie nas. Przygniata nas. I wtedy jesteśmy narażone na różnego rodzaju kontuzje, tak? I bóle właśnie w kręgosłupie. Te bóle wynikają z tego, że nie ma tam przestrzeni. I w ogóle ta metoda Josepha Pilatesa miała usprawniać przede wszystkim kręgosłup. I początkowo, później od jego nazwiska trening się nazywa, ale on nazwał swoją metodę Comprology. Czyli że tu nie ma tak, że po prostu jest taki ruch bez sensu, góra, góra, tylko naprawdę trzeba się skupić na tym, co tam zrobić, poczuć, wejść w to ciało, wyobrazić sobie te krążki, które leżą jeden na drugim, jeżeli chcemy sobie sprawić ulgę i przyjemność tym treningiem. No więc to podwijanie zrobimy sobie teraz przodem do ściany. Ja sobie dałam taki challenge, że jak przyjadę do hotelu, to po prostu będzie wszystko poukładane. No i przegrałam. Wszędzie jestem ja. Trochę Agnieszki, ale bardzo mało. Więc ja, słuchajcie, nie, ja po prostu powiem wam szczerze, czasami zdarza mi się, naprawdę, jak jesteśmy gdzieś tam na tydzień, dwa tygodnie w hotelu, no to no staram się, żeby jak wejdę, to żeby się po prostu nie zabić o moje ciuchy, ubrania, buty, ale tutaj powiem wam, że jest tak wszystko w biegu, jest tak fajnie napięty grafik, ale jednocześnie był czas dzisiaj na relaks, bo było 3 godzinki przerwy, więc i sobie usiadłyśmy, porozmawiałyśmy, wypiłyśmy kawę, ustaliłyśmy kilka rzeczy fajnych do przodu, na przykład na metamorfozę u Martusi i słuchajcie, ja przyszłam sobie, nagrałam pielęgnację, zrobiłyśmy sobie stretching, taką relaksację. No i teraz, słuchajcie, idę na kolację, później będzie sauna. A jutro, słuchajcie, Wam pokażę pielęgnację włosów. Bo, uwaga, często mnie pytacie w ogóle o produkty Kaminamoto. Ja oczywiście je ze sobą wzięłam, bo sobie robię i stosuję też mega rzetelnie kurację. Ale mam też wcierkę. I wczoraj właśnie rozmawiałyśmy, o, już Wam pokazuję te produkty. O wypadaniu włosów, o takim naprawdę mega stresującym czasie często dla wielu kobiet i słuchajcie, takim efektem ubocznym jest właśnie wypadanie włosów, więc ja, słuchajcie, w pielęgnacji mam zawsze taki myk i to jest taki mój też patent, od kiedy mi wypadły, słuchajcie, włosy. No wypadły, no po prostu zaczęły wypadać po ciąży, tak? To wszystko było takie zmęczone, organizm był też przemęczony, ja miałam też pewnie dużo stresu, no bo wiadomo, taki maluszek w domu. A powiem wam, że od 5 lat, co jakieś średnio 2,5 roku mnie ratuje, słuchajcie, Kaminamoto. Teraz też mi, słuchajcie, troszeczkę włosów mam wrażenie, że wypadło przez to przesilenie jesienne. No też miałam dużo zmian, słuchajcie, w sposobie odżywiania się, więc też taki był balans, szukałam tego dla siebie balansu. Nie ma jak to najlepiej pokazać, jak w praktyce, słuchajcie, jak się stosuje produkty. Ja, słuchajcie, jeżeli chodzi o szampon, to zawsze myję głowę 2 razy, jeżeli chodzi o w ogóle szampony. I teraz tak. W pierwszej kolejności zawsze myję skórę głowy. W ogóle przepraszam, bo mi, słuchajcie, bateria, słuchajcie, wczoraj padła. Ja mówię, zawsze w punkt. Także, słuchajcie, po prostu witam się z Wami rano, jestem pod prysznicem, słuchajcie, po porannym bieganiu. Muszę Wam powiedzieć, że wysmarowałam się takim w ogóle rozgrzewającym basem. Tak mnie pali, że, słuchajcie, ten prysznic po prostu będzie, no, idealnie. A poza tym w ogóle produkty Kaminamoto chłodzą, więc fajnie też troszeczkę nawet jako żar pod prysznic, słuchajcie, użyć. To są, słuchajcie, produkty, które są niezwykle wydajne. Ten szampon będziecie miały kilka dobrych miesięcy. Przede wszystkim on kondycjonuje Waszą skórę głowy, pięknie chłodzi, daje takie fajne ukojenie, jeżeli chodzi o uczucie swędzenia, pieczenia, więc co do skóry głowy, to jest bardzo leczniczy i powiedziałabym nawet, że taki niezwykle kojący.
I faktycznie jak potrzymacie przy pierwszym myciu 2-3 minutki i sobie będziecie masować, to te składniki aktywne, które są, słuchajcie, zawarte w tym szamponie, mają szansę zadziałać, więc robicie po prostu masaż skóry głowy i jednocześnie po prostu wpracowujecie sobie ten kosmetyk, trzymacie 2-3 minutki, a następnie jest moment, kiedy po prostu wcieracie sobie w skórę głowy odżywkę. Tutaj też macie oczywiście ujęcia. Ja, słuchajcie, tak naprawdę no taką kuleczkę sobie rozcieram w dłoniach, wmasowuję, wpracowuję w skórę głowy. No i tutaj jest ten moment, kiedy ja sobie po prostu w tym czasie nakładam odżywkę po długości, taką po prostu pielęgnację i po długości, słuchajcie, po prostu sobie włoski rozczesuję albo po prostu tak jakby wcieram, wgniatam te produkty, ale uwaga, ja na przykład dzisiaj nie mam, słuchajcie, produktów pielęgnacyjnych do włosów, więc po długości po prostu sobie nakładam tą odżywkę, ona również się nadaje po długości włosów, a następnie, słuchajcie, spłukuję te produkty i na sam koniec używam triggerka. Trigger to jest, słuchajcie, wcierka, bardzo mocna, to jest w ogóle najmocniejsza wcierka, ona jest do androgennego wypadania łysienia, wypadania włosów, jeżeli macie ogromny problem z łupieżem, ale też, słuchajcie, w momencie, kiedy naprawdę tych włosów dużo wypadnie, to ona jest, słuchajcie, zalecana jako pierwsza i później musicie sobie zastosować taką właśnie kurację, kolejną wcierką, którą ja też mam, słuchajcie, i to ja już jestem na końcówce, słuchajcie, kuracji. Naprawdę jest fajne zagęszczenie włosów, w ogóle jest dużo baby hairów, no i zobaczcie, jak ja mam odrost. Więc też, słuchajcie, muszę się zapisać, ja się zapisałam teraz na ogień do Karinki, ale coś czuję, że po prostu będę musiała na odrost, bo jestem przed urlopem i mimo, że jestem na urlopie, to słuchajcie, jestem przed urlopem i po prostu je to wcieram. I powiem wam, że i Dorotka sobie zamówiła, dziewczyny mi piszecie, że na przykład wasi najbliżsi, którzy mają często problemy, wiecie, po nowotworach i mają bardzo no, problem z włosami, tak, jeżeli chodzi o zagęszczenie i tak naprawdę przywrócenie tego wszystkiego do normy, no to muszę wam powiedzieć, że to działa. Także jeżeli macie ochotę, to macie też minus 20% na Kaminamoto. To jest, słuchajcie, zniżka, która jest aktywna na wszystkie produkty, więc tym bardziej was zachęcam, bo jeżeli na przykład zaczniecie działać regularnie i zaczniecie po prostu odczuwać te efekty, to po prostu będzie wam się chciało stosować te kosmetyki, będziecie widzieć baby hair, zagęszczenie, no zupełnie inaczej fryzura będzie wyglądać, także tym bardziej, a słuchajcie, wcierki, jeżeli macie ogromny problem, poczytajcie o ich właściwości, wszystko wam podlinkuję na dole, to będziecie po prostu mieć naprawdę bardzo fajną, kompleksową pielęgnację. Także dziewczyny, ja działam i robię pysznie. Włos wysuszony, nagrałam dla was roleczkę, słuchajcie, z makijażem, więc na pewno, słuchajcie, będzie na kanale. My, słuchajcie, idziemy na już ostatnie zajęcie, słuchajcie, dwie ostatnie godzinki, później będzie jedzonką, więc słuchajcie, będziemy miały przerwę na spakowanie się, zjedzenie lunchu, ale powiem wam takie jeszcze moje szybkie przemyślenia, że ja na takich kampach, słuchajcie, po pierwsze się wyciszam, no też trochę odpoczywam od takiej codzienności, ale muszę wam powiedzieć, że odnajduję też często na nowo siebie. Bo tak się mówi, że wychillujemy, wiecie, odpoczniemy, ale czasami w takim aktywnym pędzie zgłębiamy wiedzę na temat swojego ciała. I jesteśmy naprawdę bardzo nieświadome swojej siły kobiecości też jednocześnie, bo wśród kobiet naprawdę musi tą kobiecość odkryć. Ja bardzo często też ją wydobywam na bieżąco, bo i są maseczki, pielęgnacje. Słuchajcie, naprawdę cieszę się, że jestem samochodem, bo naprawdę tego po prostu dużo ze sobą zabrałam. Ja zawsze biorę właśnie maski, jakieś masażery. Ja po prostu daję dziewczynom też znać, że coś takiego jest, że to jest fajna codzienność. To nie są, słuchajcie, obowiązki, to jest fajna codzienność, taka pielęgnacyjna. Myślę, że z tego też naprawdę płynie ogromna moc, bo w codzienności często łapiemy się na tym, że mówimy cały czas i tym się też zasłaniamy, nie mam czasu. Ja tego nie zrobię. Słuchajcie, uwierzcie mi, że jestem bardzo, bardzo normalną kobietą, też, która jest zabiegana, która dużo pracuje. Muszę to, słuchajcie, nagrywać, zmontować. Mam też codzienność, czyli Xaverego, mam swoje treningi. Męża oczywiście, sobie, no też my zadane bardzo dużo czasu spędzamy ze sobą. I naprawdę nigdy nie mam takiej wymówki, że ja nie mam czasu. Po prostu trzeba sobie tak ułożyć codzienność, żeby... Trzeba. No słuchajcie, no jeżeli chcecie mieć piękne ciało, bo słuchajcie, to ciało się samo nie zrobi. Uwierzcie mi, naprawdę bardzo zazdroszczę osobom, które jakby z perspektywy mają bardzo dobrą serwetkę, słuchajcie. Natomiast no muszę wam powiedzieć, że ja na przykład wszystko, słuchajcie, sama wypracowuję. Jeżeli chodzi o włosy, no to słuchajcie, Kaminamoto od 5 lat mnie ratuje, także sobie naprawdę zamówcie, bo jeżeli macie problem, gdzieś tam uderzyłam w ten wasz właśnie taki docelowy problem, to po prostu śmiało, bo zobaczcie, ja sobie tylko się zrobiłam Kaminamoto odżywkę, no i super to wygląda, także gdzieś tam jak zapomnę, słuchajcie, zgapię, to powiem wam, że te kosmetyki naprawdę no, robią roboty, zwłaszcza przy skalpie, gdzie odbija się automatycznie włos, nasada się, słuchajcie, nie przetłuszcza.
O, rewelacja. Także naprawdę tym kampem chciałam Wam pokazać i tym, że Was zabrałam ze sobą, zrobiłam dla Was dwa vlogi, że naprawdę ta pielęgnacja w biegu chociażby, a my naprawdę tutaj jesteśmy dziewczyny w biegu, jest cudowna, jest cudowna. I słuchajcie, ja tutaj jakby czerpę energię z tego, że otaczam się cudownymi kobietami. No Marta jest, słuchajcie, wspaniała. Marta w ogóle jest taka sama na żywo jak na Instagramie, też się śmiałyśmy, że naprawdę nie poczujecie różnicy, a wręcz będziecie ogromnie zaskoczone tą autentycznością, którą pokazuję zarówno na Instagramie, jak i tutaj na bieżąco z nami na kampie. Ja też taka jestem, słuchajcie, bo często mi przyjdzie, że nawet fajniejsza na żywo. Więc no to jest naprawdę super, bo ta perspektywa tego, że właśnie łapiemy się w biegu, łapiemy się w takiej codzienności i jednocześnie przemycamy tą codzienność, tą fajną perspektywę, że można się wymasować, można się wypielęgnować, można pięknie wyglądać i czuć się po prostu dobrze w swoim ciele. To jest najważniejsze. Kobiety naprawdę zapominają, że są swoimi największymi krytykami, a wręcz przeciwnie, to bardzo często podkreślają, że jestem niedoskonała, że ta codzienność mi nie pasuje, że tego mam za mało, tamtego mam za mało. Słuchajcie, naprawdę łapmy. Łapmy. Ja zaczęłam w pewnym momencie łapać życie. Ja nie zaczęłam dążyć do jakiegoś celu, tylko w tym pędzie, w tym wszystkim zaczęłam realizować małe cele. No i powiem Wam szczerze, że to mi naprawdę pomogło tak na duszy, na takiej lekkości, na samopoczuciu, na relacji z mężem, że wiecie, na przykład mamy z perspektywy do kupienia dom, no ale no nie zrobimy tego, słuchajcie, w miesiąc. To przy naszym trybie życia, naszym zapracowaniu jest niemożliwe, więc daliśmy sobie czas. Jeżeli coś, my mamy gdzie mieszkać, tak? Więc ja Wam mówię na moim przykładzie, bo ja zawsze opowiadam o sobie, że ja za dużo problemów, słuchajcie, nie mam. Czasem może właśnie brak czasu, że coś chciałam jeszcze więcej zrobić, słuchajcie, więcej podziałać, więcej dla Was też zrobić, dla siebie, dla rodziny. Ale daliśmy sobie, słuchajcie, czas. Bo nic na siłę, mieszkać mamy gdzie mamy i nawet uważam, że jest naprawdę w porządku. To tak mówię, tak z perspektywy po prostu nie narzucamy sobie nic i Wy też sobie nie narzucajcie, tylko po prostu realizujcie sobie małymi krokami pewne cele, cieszcie się tą codziennością, wyjedźcie, odpocznijcie. Czy jeżeli jakieś plany są nie do zrealizowania w pracy, to zajrzyjcie, może słuchajcie, są jakieś inne, fajne perspektywy pracy, bo poszukajcie, popytajcie się. Bo czasami taka zmiana jest naprawdę dobra, czasami tkwimy w takiej nostalgii. I ja nie każę Wam zmieniać pracy pod wszystko, żeby wszystko realizować, bo słuchajcie, ja też mam inny wymiar pracy, czasami nawet gorszy, bo słuchajcie, pracuję w różnych godzinach, ale i pracuję często wszędzie, gdzie tylko się da, ale muszę Wam powiedzieć, że naprawdę jakby po prostu dostosowałam to do swojego temperamentu, do swojej osobowości. No ja się śmiałam tutaj na kampie, że ja jestem aparatka, bo jak pojedziecie ze mną na kampa, to naprawdę doświadczycie bardzo fajnej, pozytywnej energii, więc też na pewno coś wdrożymy w takiego ciekawego z pielęgnacji, z tej perspektywy właśnie takiej beauty. Jeszcze bardziej fajnie podkręcimy tego kampa, myślę, że tutaj dołożymy wszelkie do tego starej. Także dziewczyny, cieszcie się, korzystajcie z tego. Ja się z Wami żegnam. Mam nadzieję, bo ja już, słuchajcie, zaraz się będę pakować, zaraz będę w biegu, wypijemy kawkę i słuchajcie, lecimy po lunchu. Także mam nadzieję, że ten vlog Wam się podobał, że kilka takich naprawdę fajnych tipów Wam przemyciłam, jak dbać o tą codzienność, jak się relaksować, słuchajcie. Jeszcze jedno Wam powiem, bo wczoraj, słuchajcie, nie nagrałam tego, słuchajcie, byłyśmy na saunie, na saunowaniu, na tym rytuale pielęgnacyjnym i cudownie nas wachlowano. Wypielęgnowałyśmy się, słuchajcie, na mokrej saunie, twarz, po prostu zimne prysznice. To słuchajcie, zajęło nam godzinę, a jaki był relaks, jaki był fun, jaka była codzienność taka, wiecie, nawet kobieca, że po prostu mogłyśmy sobie zrobić peeling pleców, słuchajcie, porozmawiać, pocieszyć się tą codziennością, naszym ciałem, bo każda z nas, słuchajcie, no jakby no, była nago, więc to też było takie bardzo miłe, powiem Wam szczerze, bo ja nigdy jakby nie doświadczałam tej nagości tak na co dzień kobiet, a tutaj, no powiem Wam, że to było naprawdę miłe, bo to było takie ciepłe. I ta sauna była taka przyciemniona, ten relaks, te głosy kobiece, to było naprawdę bardzo fajne, także ja Wam bardzo polecam. Kamp będzie, słuchajcie, ostatni tydzień września, nie reklamując, mówię, że warto. Także kamp będzie 20 któregoś września pod koniec, słuchajcie, to trzeba się do Martu się dopytywać, tutaj, w kolumnie Medica pod Łodzią w Łasku. I będzie to już taki mocniejszy kamp, bardziej taki cardio, no jeżeli lubicie, to zapraszam. A kolejny na pewno będzie w grudniu w Bryzie. W Jastarni, słuchajcie, tam też będę, bo Jastarnia Marta naprawdę bardzo chwali, mówi, że jest cudowny hotel, cudowny anturaż, linia brzegowa, to jest z pierwszej linii brzegowej, więc naprawdę świetna opcja, także dziewczyny koniecznie, koniecznie i dopytujcie, bo też Marta planuje Toskanię we wrześniu albo październik? No jakoś tak, słuchajcie, no bardzo rozbudowany grafik, także Was serdecznie zapraszam, a ja słuchajcie, lecę na zajęcie, buziaki, trzymajcie się, cześć! Dzień dobry. Prawą rękę w biegę. I wdech w dół. Lewa góra 2. I dół.
i prawa w się zawarł. Bez oku. I z wydechem odwrócił. I 10. Obie ręce na barki. Jeśli potrzebujesz, przełóż dłonie za głowę i pomóż głowie wyjść do góry. Broda mostę. Tak jest powolutku. Kręg po kręgu. I jeszcze raz wydech i wąsko wydech. Przenieśmy do góry. Tak, a właśnie cały czas przód, tak do mnie chce trzymać żebra. I kręg po kręgu, w dół, w dół, w dół.